Jest to bardzo ważny dla mnie film i bardzo ważna dla mnie chwila. I wtedy ja tej pracy nie dostałam. I słuchajcie, jest to stanowisko... Tak nie wierzyłam w siebie po prostu. I duża niepewność, słuchajcie, czy ja dobrze zrobiłam. Bardzo ciężko jest wyjść, słuchajcie, z takiego koła. Nie mam co startować gdzie indziej, bo po prostu ja nie mam doświadczenia. Boję się, słuchajcie, boję się. A czego się boję? Nie mam kompletnie w co się ubrać. Muszę zmienić całą moją szafę. Nie wiem, jak ja się odnajdę, czy się odnajdę w ogóle. Więc to jest takie, wiecie, tu się cieszycie, a tu przykro jednak. I taka niepewność, czy dobrze zrobiłam, czy sobie nie pogorszę. Witam Was cieplutko. Jedziemy zaraz z Łukaszem na zakupy. Łukasz tam jeszcze się zbiera, szykuje po pracy. Ja miałam dzisiaj wolne, bo wzięłam sobie urlop. No i wykorzystam tę okazję, że jestem tutaj sama. Właśnie mówię Łukaszowi, wyjdę wcześniej, nagram sobie sama ten film. Jest to bardzo ważny dla mnie film i bardzo ważna dla mnie chwila, taka przełomowa. No jak widzicie po tytule, zaczynam pracę w biurze, słuchajcie, moja pierwsza praca w biurze. Jak to było, słuchajcie, nie zmieniam w ogóle firmy. Pracuję dalej w tej samej firmie, natomiast z magazynu, z pozycji magazynowej przechodzę do biura. Także zmieniam w zasadzie tylko budynek, no i całkowicie stanowisko. Było to tak, słuchajcie, że w ogóle ja 3 miesiące temu starałam się o pracę na stanowisku Quality Inspector, czyli to było stanowisko na kontroli jakości, takie jednoosobowe stanowisko, gdzie ja sama bym przyjmowała towar, który przyjeżdża na magazyn i sprawdzała jego jakość i tam, wiecie, też kontaktowała się z biurem i tak dalej, jeżeli coś jest nie tak. Wtedy ja tej byłam na rozmowie kwalifikacyjnej z innym menadżerem niż mój i wtedy ja tej pracy nie dostałam. Słuchajcie, dlatego, że aplikował razem ze mną jeszcze jeden kolega z pracy, który pracuje w tej firmie z 8 lat. I on pracował w biurze, ale w naszym biurze na magazynie. W takim, wiecie, biurze, które zarządza jakby nami, magazynem. I wiecie, i Anglik, i w ogóle, więc wybrali jego, co mnie w ogóle nie zdziwiło wtedy. Jakby jak wiedziałam, że on też zaaplikował, no to ja już wiedziałam, że no raczej jego wybiorą, no bo wiecie, no ja się nie dziwię, ja też bym wolała wybrać na ich miejscu Anglika, który, wiecie, dobrze się dogada po angielsku, tak? To jest jego język, jego kraj i będzie po prostu łatwiej z nim współpracować. Więc wtedy nie dostałam tego stanowiska. Gdzieś tak z miesiąc temu, może nawet dwa, pojawiła się oferta na stanowisko, na które dostałam się teraz. I słuchajcie, jest to stanowisko, tak wam powiem, w dziale sprzedaży, administracja. Czyli będę administratorem w dziale sprzedaży. I będę, jestem już, znaczy nie zaczęłam jeszcze pracy, ale już dostałam tą pracę, tak? No i pojawiło się 2 miesiące temu to stanowisko i jeden kolega mnie tak strasznie naciskał, idź, zaaplikuj, zaaplikuj. Ja tak, no może zaaplikuję, ale słuchajcie, tak teoretycznie, tak w końcu, koniec końców olałam ten temat całkowicie. Mówię, a dobra, nie, bo to wiecie gdzie, ja tam, wiecie, mój angielski i w ogóle i do biura się pchać z tym, na pewno i tak mi się nie uda i wiecie, tak nie wierzyłam w siebie po prostu. No i to było 2 miesiące temu, więc ja nie zaaplikowałam. On się tam mnie potem pytał, czy zaaplikowałam, mówię, że nie. On mówi, aplikuj. To było już miesiąc temu. Ja mówię, to jeszcze nikogo nie znaleźli. On mówi, że nie, że były interview, czyli rozmowy kwalifikacyjne, ale nikt się nie nadał. Część też zaproszonych nie przyszła w ogóle na rozmowę kwalifikacyjną, więc wciąż nie mają pracownika. A zwolniło się miejsce, ponieważ pani odeszła z tego stanowiska po 50 latach pracy. Słuchajcie, przedłużyła sobie trochę. Nie zeszła na emeryturę tak jak trzeba, tak jak powinna według wieku w sumie, tylko jeszcze sobie pracowała i teraz już zdecydowała się odejść na emeryturę. Słuchajcie, 50 lat w jednej firmie na jednym stanowisku. Wow. No więc tam się zwolniło miejsce pracy, no i on mi właśnie miesiąc temu mówi, zaaplikuj. W ogóle powiedział, że ja mu znowu, wiecie, a no gdzie tam, ja nie jestem Angielką, wiecie, więc mój angielski to jest Ponglish, a nie English, wiecie, że no nigdy my Polacy nie będziemy tak dobrze mówić jak oni, chyba że się tutaj urodziliśmy, takie jest moje zdanie. No albo żyjemy tu, nie wiem, 30 lat, ja tu żyję dopiero 7 lat, także tak, jeszcze z 1,5-roczną przerwą na angielski, kiedy sprzątałam domy i po prostu nie miałam kontaktu z tym językiem, nie rozmawiałam praktycznie z nikim. Więc ja znowu, wiecie, zaczęłam to swoje, a tamtego, mówi, nie. Menadżer po tamtej rozmowie, zresztą też mi wtedy powiedział, jak przyszedł mi powiedzieć, że nie dostałam tej pracy, że kolega dostał, no to powiedział mi, że gdyby on nie aplikował, to wzięliby mnie i że bardzo był zachwycony tą rozmową i w ogóle. I teraz znowu się powtórzył ten temat, że on bardzo był zadowolony ze mnie na
na interview, na tej rozmowie kwalifikacyjnej. I jeśli chodzi o mój angielski, powiedział, że ja mam bardzo dobry angielski, że on w ogóle nie wie, o co mi chodzi, że ja mam bardzo dobry angielski. Ten kolega powiedział w ogóle, że on jest że ten menadżer jest zaskoczony, dlaczego ja w ogóle nie aplikowałam wtedy za pierwszym razem. No ja mówię tak, no dobra, no już zaaplikuję, on tam muszę zapytać, czy wysłać to CV, no bo z racji tego, że 3 miesiące wcześniej ja miałam już z nim rozmowę kwalifikacyjną, już wysyłałam CV, to czy muszę wysłać jeszcze raz? No musiałam wysłać jeszcze raz, bo to była jakby inna pozycja, inny dział i w ogóle. Więc tak, wysłałam to CV, no i miałam rozmowę kwalifikacyjną, o czym wam wspominałam, że miałam taki stresowy dzień, wspominałam wam na vlogu, że miałam stresowy dzień zaraz po powrocie z urlopu. No i to była właśnie ta rozmowa kwalifikacyjna, miałam z dwoma osobami z nim i jeszcze z takim chłopakiem, który też pracował z nim w zespole, teraz awansował na menadżera. No i spoko, ta rozmowa kwalifikacyjna była okej, przebiegło wszystko okej. Trochę to było skrócone, no bo on tam już na większość pytań, wiecie, znał moje odpowiedzi, no bo wcześniej, tak jak mówię, miałam to interview, a zadał mi jakby tylko te pytania, które dotyczyły stricte tego stanowiska. No i czekałam, słuchajcie, tak, miałam interview w poniedziałek, więc czekałam cały tydzień, bo jeszcze w tym tygodniu, kiedy ja miałam właśnie tą rozmowę kwalifikacyjną, miały być kolejne, miał poumawiane kolejne, więc wiadomo, no musiałam czekać i obiecano mi, że w następnym tygodniu się dowiem. No i słuchajcie, wczoraj czwartek dostałam telefon z HR-u, bo słuchajcie, wzięłam sobie też wczoraj pół dnia urlopu, o 11 skończyłam, bo nie było po prostu nic do roboty, nie było kompletnie nic do pracy, więc mówię, dobra, nie będę siedzieć się, wiecie, błąkać i tak dalej, mam jeszcze urlop, a że właśnie byłam taka na rozstaju, nie wiedziałam, czy ja zostanę na tym magazynie, czy przejdę już do tego biura, więc mówię, dobra, zużyję sobie te półtorej dnia, skoro i tak nie ma nic do roboty i tak jeszcze tam 5 dni urlopu mi zostało do wybrania cały tydzień, więc to jeszcze mam, więc tutaj sobie te jakieś tam, wiecie, takie 3 dni, co mi ponad ten tydzień zostało, no to mówię, dobra, sobie teraz zużyję te półtorej. No i oni mnie szukali w ogóle wczoraj, bo koleżanka mi napisała, która została wczoraj w pracy, napisała mi, że szukali mnie z HR-u, bo chcieli mi pogratulować, chcieli mi przekazać osobiście, no ale że mnie nie było, no to dzwonili do mnie. Ja też w ogóle nie odebrałam tego telefonu, bo kuki kąpałam w tym czasie, no ale jak zauważyłam zaraz po kąpaniu, że dzwonili, no to oddzwoniłam. No i to był telefon z gratulacjami, że dostałam tą pracę. Zapytali się mnie, czy przyjmuję to stanowisko, czy przyjmuję tą pracę, czy chcę, czy się nie rozmyśliłam, czy wiecie, coś się tam innego nie wydarzyło, że jednak nie. No i przyjęłam. I przyjęłam i słuchajcie, zaczynam za tydzień, czyli ten tydzień, co się zacznie od poniedziałku, jeszcze jestem na magazynie ostatni raz, ostatni tydzień, a potem już przechodzę do biura. I jak siebie zapytacie, jak się czuję, to tak, teoretycznie wyglądam na bardzo szczęśliwą, ale może najwięcej jest tej takiej radości we mnie, ale jest też we mnie duży strach i duża niepewność, słuchajcie, czy ja dobrze zrobiłam, że zmieniam tą pracę, że przechodzę z tego magazynu do biura. Bo powiem wam, że to nie było na zasadzie takiej, że ja mam dość tej roboty i ja chcę iść do biura, ja chcę zmienić tą pracę albo w ogóle gdzie indziej iść, bo mam dość. Absolutnie nie. Mi było bardzo dobrze na tym magazynie. Bardzo się zżyłam z ludźmi z tego magazynu, bardzo fajną ekipę miałam i wiem, że teraz ten tydzień będzie dla mnie mega ciężki, bo będzie mi po prostu przykro, że odchodzę. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie będzie mi przykro i wiem o tym, ale muszę sobie z tymi emocjami poradzić. No i co? No i muszę się tak przestawić na takie wyczekiwanie na, wiecie, na lepsze, bo jednak będzie to lepsze stanowisko. A słuchajcie, dlaczego też zaaplikowałam, oprócz tego, że byłam pod tym naciskiem tego kolegi, to no oczywiście ja sama podjęłam tą decyzję. Dlatego, że to jest dla mnie szansa wyjść z magazynu. Bo słuchajcie, ja przez ostatnie lata, od 2020 roku, od COVID-a, ja mam cały czas magazyn. Tu magazyn taki, tu taki, tu taki. Zmieniałam te magazyny, ale to jest zawsze magazyn. I powiem wam, że jeżeli macie takie CV, gdzie ostatnie 4 lata macie magazyn, 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 nieważne na jakich pozycjach, bo ja też byłam adminem w jednym z magazynów, więc jeżeli macie takie CV, gdzie macie 4 lata jedno miejsce pracy i to magazyn, tak jak mówię, nieważne, czy to team leader, czy pracownik magazynu, czy właśnie administrator, ale na magazynie, nie w biurze, nie praca biurowa, tylko wciąż warehouse, bardzo ciężko jest wyjść, słuchajcie, z takiego koła, bo jakby teraz praca, do której ja bym mogła startować, jeżeli bym chciała zmienić ze względu na stawkę, czy byłoby mi źle, czy cokolwiek, to jest znowu magazyn. Nie mam co startować gdzie indziej, bo po prostu ja nie mam doświadczenia. A tutaj nadarzyła się taka okazja, że oni mi ufają i ja mogę nabrać doświadczenia i to jeszcze, słuchajcie, w pracy biurowej.
Boję się, słuchajcie, boję się. A czego się boję? Dlaczego się boję? To się boję dlatego, że to jest praca w biurze w Anglii. Gdyby to chodziło o Polskę, to ja w ogóle bym luzik. Jestem przekonana, żebym się, może troszkę bym się tam stresowała, bo wiecie, zawsze jest ten nowy stresik w pracy, ale nie tak jak teraz. Nie tak jak tutaj, to jest praca w Anglii, to jest praca po angielsku, to jest angielskie biuro. To już nie jest, wiecie, magazyn, że ja mam tylko zrozumieć, co mam zrobić i wystarczy tak naprawdę na magazynie, tylko ja tutaj już będę pisała maile do klientów, będę miała kontakt z klientami, uzupełnianie bazy danych, tak jak mówię, to jest dział sprzedaży, więc też wszystko, co jest ogólnie pojęte o sprzedaży, tym ja się będę zajmowała. Będę w trzyosobowym teamie, co jest super, także nas w biurze będzie trójka, będę ja, będzie planer sprzedaży i będzie właśnie ten mój menadżer. Jeszcze co mnie bardzo cieszy, to właśnie planerem jest dziewczyna, też Polka, którą poznałam. Poznałam ją na Christmas party, ale tylko tak cześć, cześć, imię sobie powiedziałyśmy i tyle, nie rozmawiałyśmy nigdy ze sobą, ale ta dziewczyna ma bardzo dobrą opinię, w ogóle wszyscy mówią, że a tam jest imię, to będzie ci dobrze, będzie fajnie, ona jest fajna. No, także to mnie też tak, wiecie, no, cieszy, to też jest jakiś plus. Także tak, słuchajcie, mówiłam wam, że mam nadzieję, że ta koszula mi się przyda, także też na pewno gdzieś, i właśnie o to chodziło, że też i do pracy. A propos tego, co mi się przyda do pracy, to słuchajcie, właśnie będziemy jechać, tak jak mówię, teraz na zakupy, jedziemy do galerii, bo ja nie mam kompletnie w co się ubrać, muszę zmienić całą moją szafę. Muszę zmienić mój styl z bluzy z kapturem, dresików i leginsów na casual elegant, czyli taki, no wiecie, już takie no, bardziej eleganckie trochę rzeczy. Co nie powiem, mi się podoba, bo mi się zawsze taki styl podobał, tylko ja nigdy nie miałam gdzie w nim chodzić. No bo wiecie, na magazynie ja miałam swój uniform, miałam t-shirt, no spodnie tam swoje, no ale to wiadomo, dresiki, żeby, czy leginsy, żeby było jak najwygodniej, no i miałam t-shirt firmowy. Więc tutaj nie było pola, wiecie, do popisu, jeśli chodzi o ubranie, no a tu w biurze już będę musiała się ubierać, wiecie, ładnie. Co tak jak mówię, no cieszy mnie, ale z drugiej strony coś czuję, że dużo wydam teraz właśnie, bo no bo nie mam, no nie mam. Mam tam może 2-3 rzeczy takie, że góra, jeśli chodzi o górę, to bym mogła jeszcze do biura ubrać, ale jeśli chodzi o dół, nie mam nic. Chciałabym kupić sobie nowe leginsy, chciałabym kupić nowe spodnie, w ogóle takie chinosy ładne widziałam w New Looku. Buty tak samo, ja chodzę cały czas w tych moich superstarach, w nich też bym mogła pójść do ofisu, też bym mogła je tak, wiecie, spoko ograć, ale myślę, żeby kupić jakieś baleriny, żeby na przebranie po prostu w pracy, wiecie, idzie jesień, idzie zima, żeby nie siedzieć tam, wiecie, w kozakach, czy w jakichś zimowych, czy ten butach, cały dzień tylko właśnie sobie przebrać na balerinki, sobie tam w balerinkach biegać, co mnie też bardzo cieszy, jak pamiętacie, w zeszłym roku ja miałam odmrożenia na dłoniach i to ogromne, których nikt nie mógł zdiagnozować, nie wiadomo było, co mi się dzieje, palce mi puchły, czerwieniały, swędziały, to były odmrożenia, no z powodu pracy, no w zimnym, na magazynie jest zimno, w zimie. Teraz już tego nie będzie. Teraz już będę pracowała w ciepełku, w lecie, w klimatyzacji pewnie, więc super. No będę miała swoje biureczko, swój komputer. Jezu, nie wiem, słuchajcie, nigdy nie pracowałam i naprawdę nie wiem, jak ja się odnajdę, czy się odnajdę w ogóle. Ja w ogóle nie wiem, czy ja się w ogóle odnajdę. Ale mam nadzieję, że tak. Zrobię wszystko, słuchajcie, żeby, no wiadomo, jak najlepiej w tej pracy wypaść. Zrobię wszystko, żeby się jak najlepiej odnaleźć i zrobię wszystko, żeby się jak najszybciej wszystkiego nauczyć, co będzie należało do moich obowiązków, bo po prostu dla siebie, żeby mi było łatwiej, żebym jak najszybciej czuła się pewnie w tym miejscu. Wiecie, że ja przychodzę i ja wiem, co robię. Bo ja wiem, no tak jak dla każdego z nas, tak jest dla mnie tak samo. Ciężkie są te początki w pracy, kiedy nic nie wiecie, co robić, nie znacie ludzi, nie wiecie, jak robić, wszystkiego się uczycie. To jest ciężkie i stresujące. Więc chcę jakby jak najszybciej się, wiecie, dobrze wszystkiego nauczyć, żeby wszyscy byli zadowoleni i wtedy ja też będę zadowolona. No, także tak, słuchajcie. Taka wiadomość, taka informacja. Niesamowita sytuacja, niesamowita zmiana w ogóle w moim życiu. I powiem wam, że chyba mi to było pisane, bo tak jak mówię, ja w ogóle teraz ta praca to jest dokładnie, mówiłam wam, że ten sam menadżer, z którym miałam tak rozmowę a propos tego quality. I wtedy mi się nie udało, a jednak i tak jestem w jego teamie. I tak zmieniam tą pracę na lepszą. Na lepszą, no w ogóle wiecie, na wyższe stanowisko i komfortową bardziej i w ładniejszym otoczeniu i w ładniejszych ubraniach i w ogóle, no, wszystko, wiecie. Taką bardziej odpowiedzialną. No, chyba było mi to pisane, bo mówię, pierwszy raz nie zaaplikowałam,
a mimo to nie znaleźli nikogo, tak jakby czekała ta praca na mnie. Po prostu tak jakby czekała ta praca na mnie. No, cieszę się bardzo. I nic, jedziemy, słuchajcie, na te zakupy. Ile ja tam gadam? No, 15 minut. Więc to będzie osobny film. W następnym vlogu zobaczycie, co kupię, czy w ogóle coś kupiłam. Jeszcze mam jeden weekend, jeszcze przyszły weekend mogę zrobić zakupy. Jeszcze chcę perfumę jedną powąchać z Zary, bo czułam bardzo piękną perfumę na safari. Nie wiem, czy mam o tym mówiłam. Tak, chyba tak, bardzo piękną na pani. Łukasz pamięta ten zapach, ja już teraz nie pamiętam. Jakbym poczuła, to bym wiedziała, że to było dokładnie to. No i Łukasz poczuł to u siebie w pracy, od jakiejś pani w biurze, od jakiejś dziewczyny i zapytał jej, słuchajcie, co to jest, bo że ja szukam, że właśnie narzeczona szuka i słuchajcie, powiedziała, że to jest jakaś Zara. Powiedziała konkretnie, która Zara, także powąchamy, czy to jest na pewno to. Jak tak, to sobie, słuchajcie, kupię. W ogóle chciałabym jakąś nową perfumę na ten nowy start, żeby mi się tak kojarzyła właśnie z tą nową pracą. Także tak, jedziemy, mówię, na ubrania. Dawno, bardzo dawno nie robiłam zakupów ubraniowych. Jezu, lata. Tak, żebym ja jechała i kupowała kilka rzeczy, to chyba nigdy tak nie robiłam. Słuchajcie, zawsze gdzieś tam pojedyncza rzecz, jak mi wpadła gdzieś tam przy okazji, przypadkiem w oko. Chcemy pójść właśnie do Zary po te perfumy i też zobaczę na wyprzedaż w Zarze, może coś fajnego znajdę. W ogóle chcę pochodzić po wyprzedażach, słuchajcie, bo te rzeczy takie smart casual są drogie, są naprawdę bardzo drogie, więc chcę coś połapać na wyprzedażach. Może H&M, na pewno New Look, te chinosy chcę zobaczyć. Jakiś właśnie z butami, muszę kupić sobie i tak tuż do rzęs jeszcze. No i tak, i chcemy zjechać zjeść do Wendy'sa, może też zajedziemy zjeść właśnie obiad, ale to Łukasz mówi, że po galerii, bo teraz on jeszcze nie jest głodny, ja też jeszcze nie jestem głodna, więc więc tak. Dobra, uciekam, słuchajcie, dzwonię po Łukasza, żeby już przyszedł. Chciałam nagrać sama dla was ten film, tak wiecie, sama, prywatnie, ja i wy. Bo jest to, no, moja chwila. Łukasz w ogóle wczoraj mu napisałam, oczywiście jak był w pracy, a się dowiedziałam, ja już napisałam od razu, że dostałam tą pracę i tej koleżance z pracy napisałam, że dostałam tą pracę, wiecie, wszyscy mi tam gratulowali i w ogóle. Koleżanka smutna, no bo będę odchodzić, więc ja też jestem smutna, że nie będę z nią już pracować. Więc to jest takie, wiecie, tu się cieszycie, a tu przykro jednak. I taka niepewność, czy dobrze zrobiłam, czy sobie nie pogorszę. No ale zobaczymy. No i Łukasz wczoraj, słuchajcie, wracając z pracy, i zajadę jeszcze do sklepu, to kupię ci piwko, na wieczór sobie poświętujesz, bo Łukasz dzisiaj rano wstawał, więc nie mógł, wiecie, świętować. Mnie oszukał, bo zajechał do sklepu, kupił mi piękny bukiet kwiatów, pokażę wam na następnym vlogu z domu. Piękny bukiet takich polnych kwiatów. Kupił dwa takie malutkie szampany, po jednym mieliśmy, i kupił mi to pudełko cukierków Celebrations. No, no to mówi, do celebracja, no to celebracja. Ja wam zresztą wstawiłam na Instagramie te kwiaty i to wszystko, ale nie pisałam, o co tam chodzi. No, także jak widzieliście to zdjęcie na Instagramie w relacji, no to już wiecie, o co chodziło. Także też mnie tak bardzo zaskoczył. Dobra, uciekam. Jedziemy. Do zobaczenia z wami w następnym filmie, a ja kontynuuję dla was ten dzień.